Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć wzdłuż. I zapraszam Was na kolejny odcinek Zapraszamy do metra. Tym razem mamy zupełnie nowy odcinek. I powiem Wam tyle. To jest jedna z tych rzeczy, która jest kategoria M3. Niby wiemy, a nie wiemy. Nie, dobra, M3 jest jeszcze bardziej niewiadome, tak samo jak plac Konstytucji i Muranów. Ale przejdźmy do tego, co wiemy. Dziś będę mówić o odcinku zachodnim, tym, co będzie za Bemowo Latusz. Czyli o stacjach C03, 2, 1 i oczywiście stacja STP Karolin, ale po kolei. Czyli żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi, to chodzi o stację za Bemowo Latusz, czyli Lazurowa, Chrzanów i Karolin. No i Lazurowa. No zobaczymy, jak to w końcu wyjdzie z tymi nazwami. Nazwy się cały czas zmieniają, a mało informacji konkretnych. No i tak, co wiemy aktualnie na temat tej budowy? Bo oczywiście zaraz Wam przeanalizuję wszystko, gdzie będą te wszystkie trzy stacje i jedna techniczna. Mamy zdjęcia z drona i takie tam. Natomiast jak wygląda aktualnie sytuacja z tym projektem, bo najpierw od tego zaczniemy. No, aktualnie są podpisywane wszystkie już przetargi, w sensie projekty ostateczne. To z tego co wiem, siedzi sobie na biurku przy datuszu na potwierdzenie wojewody i takie tam, te różne rzeczy. I jeżeli zostanie podpisana tam, z tego co kojarzę, jest ostatnia chyba już do podpisania umowa na Karolin i tak dalej, będziemy już widzieć dokładnie, gdzie będzie stacja, bo my to tak mniej więcej wiemy. W sensie jest oznaczone, w jakim rejonie musi się znajdować, ale nie dokładnie. Gdzie będą wszystkie wyjścia i tak dalej, będzie można się bić, że się chce więcej tych wyjść lub mniej. Wszystkie wyjścia i tak dalej. I no i jak to będzie w całości wyglądać z wszystkimi projektami i węzłami przesiadkowymi. Bo pokażę Wam parę zarysów, jak mogą się wyglądać węzły przesiadkowe przy tych trzech stacjach. Z tego co kojarzę, mają tutaj powstać tak czy siak dwa wielkie węzły, z czego jeden to na pewno powstanie tak czy siak. Także będzie ciekawie. Z czego jeden to nawet będzie dla autobusów dalekobieżnych, czego nawet nie brałem pod uwagę jeszcze przed nagrywaniem tego odcinka. Zbierałem się długo do tego nagrywania odcinka, no bo jakby to powiedzieć, jest bardzo duże niewiadome. Kiedy będzie już coś więcej wiadomo i będą te projekty, oczywiście pojawi się materiał, gdzie pokażę Wam wszystkie te projekty, ale to chyba nie muszę tego tłumaczyć. Dobrze, idziemy po kolei od stacji STP Karolin. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest STP, no to już tłumaczę, to jest stacja techniczno-postojowa. W skrócie, tam pociągi nocują metra. Ale od razu tłumaczę, to nie jest tak, że codziennie wszystkie pociągi zjeżdżają na STP w nocy i tam nocują. Nie, to tak nie jest. Tylko ruskie tak muszą robić, bo ruskie muszą mieć codziennie przegląd. Oczywiście mi chodziło o tabor typu 81, czyli wiemy, ten, który został jako reparację za wojnę. Od Rosji dostaliśmy. Natomiast stacja techniczna postawa Karolin to będzie taka druga w Warszawie, jedna mamy już na Kabatach. No i ta na Kabatach, jeżeli obsługuje aktualnie już dwie linie metra, to trochę nie wyrabia. Tam jest trochę mało miejsca, już niektóre pociągi nie mogą stać, w sensie od dawna nawet. Nie stoją w halach, żeby nie padał na nie deszcz, tylko stoją w takich wielkich workach na dworze. A wiadomo, jak pociąg stoi na dworze, no to nie najlepiej. Ja wiem, że niektóre firmy w ogóle nie mają hali i takie tam te różne rzeczy i kolejowe i to wszystko działa, ale tu nie o to chodzi. Metro jest trochę inne, bo ono jeździ głównie pod ziemią, nie ma ogrzewania i tego typu rzeczy, więc to działa zupełnie inaczej. Dlatego będzie stacja techniczna postojowa Karolin. Przy okazji, ciekawostka, wy tam macie zdjęcia z drona, jak to wygląda. Aktualnie to jest jakaś melina, abym to tak nazwał, jak to wygląda aktualnie. No ale wiadomo, jak pojawi się ta metro, to wszystko się zmieni. Z tego co kojarzę, pod stacją Karolin są wszystkie już wykupione rejony i tereny. Tam był jakiś problem z jednym z terenów, ale chyba już został zażegnany. To nie pamiętam, czy przy Połoczyńskiej, czy przy Karolin. Ale to już nie jest aktualnie duży problem. I tak, co jest ważne, to mamy tutaj elektrownię, w sensie rozdzielnie, dzięki czemu będzie metro mogło mieć dobre podpięcie do prądu, a chyba nie muszę tłumaczyć, że metro to trochę prądu ciągnie, skoro wszystkie pociągi są elektryczne, ale oczywiście to głównie jest prąd ściągnięty na każdą stację, to nie jest tak, że z STP jest ściągnięty na całą linię, nie. Natomiast przy okazji mam tutaj przyłącze do linii kolejowej. Tak, bo tutaj jest odcinek właśnie jadący dalej, właśnie poza Warszawę, na Ożarów Mazowiecki. I on jest tutaj bardzo ważnym połączeniem, bo dzięki temu
będą mogli sobie ściągać pociągi od razu po torach lub inne jakieś składy. A aktualnie jest takie podłączenie na kabatach, ale jest trochę długie, no i też trzeba tam odpowiednie rzeczy dobić przy PKP, żeby to wszystko poprzełączyć i żeby dojechał ten pociąg. Tak, jeżeli tam kojarzycie, to tam przy STP Kabaty, tam jak się wchodzi do lasu kabackiego z jednej strony, to jest taki przejazd kolejowy, to jest do metra. On się ciągnie aż do lotniska Chopina, tam mają parę wiaduktów swoich, to jest w ogóle bardzo długa linia. No i po prostu będzie tutaj o wiele to prościej. Cały węzeł, macie tam jakiś jeden projekt, jak to wygląda, co jest ciekawe, nie powiem, że nie. Nie wiem, czy to jest realne i czy tak to będzie wyglądać, rzecz jasna, bo to są tylko koncepcje i jak to może wyglądać, a nie czy tak będzie ostatecznie. Informacje tutaj, te wszystkie projekty i koncepcje mam z transportu publicznego, ale one są, mają co najmniej już 2 lata, wszystkie chyba zdjęcia. W skrócie są bardzo aktualne. O datach, kiedy zostanie to otwarte, powiem później, bo to też jest ciekawa historia. Także jak widzicie, tutaj jest węzeł, mnóstwo torów. Oczywiście, jak zawsze na każdym STP, musi mieć miejsce do zawracania całego składu, żeby nie było, jak to zazwyczaj jest. Cały personel i to STP będzie dużo miejsc pracy i tak dalej. No i na pewno jakieś też nowe wózki są zakupione, chyba że część po prostu przejedzie z kabat. Ale zobaczymy, do STP to jest daleka droga, jeżeli nawet nie zaczęto budowy. Dalej mamy stację... Już przechodzimy dalej, bo STP to... Jakbym zaczął gadać o tam, co wszystko będzie wyglądać, to by się długo szło. Dalej mamy stację CZ1. Tak, CZ1. Połczyńska. Połczyńska, Karolin, jak zwał, tak zwał, naprawdę. Zresztą STP się kiedyś nazywało Mory, a nie Karolin. Ja wolałem Mory, bo tak brzmiało, jakby już wyjechało gdzieś poza granicę Warszawy, co nie? Zresztą i tak z STP się będzie graniczyć z Ożarowem Mazowieckim, co jest i tak ciekawostką. Także tak to wygląda. Stacja Połczyńska jest o tyle ciekawa, że z jednej strony jest pole, z którego startowałem przy okazji dronem, w sensie bokiem startowałem. I te pole, no to wiadomo, pole jak pole. Ale co najciekawsze, tam ma powstać w przyszłości parkuj i jedź, taki parking wielki, z pędem autobusową i dla autobusów dalekobieżnych prawdopodobnie. Tam powstanie też miejsce do zawracania i postoju. Byłoby to ciekawe, bo byłby jakiś nowy węzeł, a nie tylko zachodni, który wygląda cudnie. Gdyby był właśnie taki nowy węzeł na zamiast dworca zachodniego i to jeszcze z takim idealnym połączeniem metra, powiem wam, że naprawdę to byłoby niezłe. I tak, z wyjść z tej stacji ma być dosyć dużo, bo na każdą stronę skrzyżowania, co jest dobre, bo nie zawsze tak się dzieje w niektórych rejonach i wtedy bardzo mnie boli to, jeżeli nie ma ze wszystkich stron wyjść, bo akurat skrzyżowania po przechodzenie dołem przez metr to jest bardzo przyjemne, bo tam jest chłodno, co nie? A jeżeli słyszycie jakieś ptaki czy samochody teraz, to jest dlatego, że ja siedzę na drzewie i nagrywam ten odcinek i łono natury można słuchać, bo jeszcze jestem na swoich wakacjach, ale odcinki są. Także tak wygląda stacja CZ1 Połczyńska, bardzo ciekawa. Aktualnie chyba tam były dosyć duże problemy z tą działkami. Tam chyba z parę budynków będzie musiało zostać wyburzonych, z tego co mi się wydaje, przy budowie. Ale nie wiem, nie jestem pewien, więc nie będę na razie tutaj nic mówić konkretnie. A, i tylko przypomnę, oczywiście przetarg na to wygrał Gulermark i będzie to budować. Zresztą już jest nawet na to gotowy, ale jak będzie budowane i czy kiedy to będzie, to powiem, tak jak już mówiłem, na koniec. No i przechodzimy do kolejnej stacji i łączymy się z Jakubem Sykudem. Kojarzycie Chrzanów? Ja też nie. Za około 3 lata, co 3 minuty, będzie jeździł tędy pociąg metra warszawskiego. Powstanie droga dwupasmowa oraz liczne trasy zieleni. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Tak jak właśnie powiedział Jakub, stacja CZ2 Chrzanów nazwa, no to chyba nie muszę tłumaczyć, to jest od poddzielnicy i tam kiedyś była taka wieś, ale to jest jasne. Zresztą tam ogólnie, tam jeszcze niedawno tam nic nie było. Jakieś na duże to nie jest zdziwienie. Tam jest aktualnie przystanek autobusowy Chrzanów, który, tak jak mówił Jakub, tam bardzo często jeżdżą autobusy, ale to chyba jest wiadome. Natomiast co jest ciekawsze, poza tam tutaj właśnie stacją, to jest to, gdzie ona się znajduje, co tam dookoła się dzieje. Tam jest mnóstwo bloków i będzie wciśnięta pomiędzy te bloki. Powiem tak, jeżeli mam jakkolwiek opisać tą stację, to daje daje od razu 2022 Kabaty. Bo to, co wyglądało kiedyś u Rysynów i Kabaty, jak budowali metro, to jest dokładnie tak, jakby budowali tą stację. No dobra, niech będzie.
budynki się pierwsze zaczęły budować, a później metro. Ale tak samo to będzie wyglądać. Tam będzie dwupasmowa ulica w przyszłości. Tam się to trochę pozmienia oczywiście. Będzie dużo wyjść. Będzie połączenie w przyszłości z Lazudową z tego części, ale to jest już dalekie podłączenie. W sensie podczas budowy metra pewnie to zaczną robić, tak mi się wydaje, że z Lazudową będzie podłączenie. I będzie bezpośrednie połączenie drogowe, naziemne, stąd z stacją Połuczyńską, czyli od razu z ulicą Połuczyńską, ale to jest też takie bardziej daleko siężne myślenie. Tam będzie dwupasmowa ulica w jedną i w drugą. I to będzie na pewno też ciekawe. Także tak wygląda stacja Chrzanów. Jest to ciekawe. Powiem tak, jeżeli miałbym się zastanawiać, gdzie aktualnie kupić sobie mieszkanie, żeby mieszkać w Warszawie, to nie muszę tłumaczyć, że byłoby to na Zaciszu. Bo akurat Zacisze to jest najbardziej prestiżowe domki w Warszawie teraz będą. Tak, to, i to chyba wszyscy wiedzą. Ale gdybym chciał mieszkać w bloku, ale nie w centrum, to Chrzanów, jak dla mnie, to jest idealna lokalizacja. Ale bez zbędnego gadania przejdźmy do kolejnej stacji, gdzie ta stacja jest nietypowa jak na nasze standardy w metrze, ponieważ jest pod kątem do drogi. Stacja C03 Lazudowa jest o tyle ciekawa, że, tak jak mówiłem, jest pod kątem do drogi, bo tam już metro zaczyna wykręcać na Chrzanów, bo to jest dosyć ostry zakręt. Zresztą jak patrzycie sobie na całą długą linię metra, to tam można sobie tak pomyśleć, a dziecko się bawiło flamastrem i tak się pomalowało po Warszawie. No tak wygląda, tylko spokojnie, to jest wszystko, są tutaj ciężkie argumenty, żeby dokładnie w ten sposób wybudować, żeby wszędzie było alternatywie ruchu kołowego, no i oczywiście szynowego. To tam jest dużo argumentów, czemu to tak jedzie, a nie inaczej. Natomiast stacja Lazurowa będzie z bliskim połączeniem z pętlą aktualnie osiedle Górczewska, autobusową i tramwajową. Pętla tramwajowa i autobusowa będzie przebudowana, ma być tam jeszcze parku i jedź. McDonald's pewnie zostanie, który tam teraz jest, o to się nie bójcie. No i będą wyjścia oczywiście podziemne i w różne rejony. Aktualnie nie mam zielonego pojęcia, jak będą wyjścia wyglądać. Ma tutaj jeden projekt, w drugim przewidują też wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Powiem tak, im więcej wyjść podziemnych na drugiej stronie ulicy, to jest dobrze. Przykład tego, dworzec Wileński. Czy któreś z wyjść jest nieużywane, poza tą jedną windą, która jest wyłączona? No właśnie, wszystko jest używane. Więc im więcej wyjść, jak dla mnie, tym lepiej. Przy okazji z Chrzanowa byłoby drugie dojście od tych budynków. A to byłoby na pewno dobre połączenie. Także tak to wygląda. No i jak widzicie tutaj w całości, ta stacja się znajduje pod węzłem aktualnie autobusowym, prawie częścią parkingu takiego tutaj do pobliskich bloków, ale ogólnie ruch samochodowy nie powinien być tutaj prawie w całości zamknięty, poza przebudowaniem oczywiście tych przejść podziemnych, które będą pod ulicami, ale umówmy się, to jest już pikuś w porównaniu z budową całej stacji, jak na przykład Bemowo-Datusz, gdzie stacja się znajduje po części pod skrzyżowaniem, pod ulicami, w ogóle tam się dużo dzieje ciekawych rzeczy. Także tak wygląda ta stacja. Jest według mnie bardzo ważnym węzłem środkowym i to będzie niezłe połączenie dla starych babic. Wiadomo, połączenie ze starymi babicami i korki, które się do nich prowadzą przez to, że jest tam jednopasmowa droga, jest wielkim problemem, ale to już byłoby coś. Mieliby gdzie jechać. Chociaż teraz i tak dojeżdżałem do Księcia Janusza, więc nie jest źle. A, no i ważna wiadomość, tutaj jak będzie budowana ta pętla, zresztą już niedługo, wszystkie tutaj węzły i wszystkie autobusy stąd zostaną przeniesione na pętlę właśnie Księcia Janusza. Później do Bemowo-Latusz prawdopodobnie jeszcze podczas budowy, no bo tu nie będzie tej pętli autobusowej wprost. Tramwajowe może na chwilę jeszcze uruchomię, jak będzie ta budowa, chociaż nie wiem, wątpię raczej. Natomiast najciekawsze, jak będzie autobusy typu 105 i tak dalej, one będą po prostu zawracać sobie na rondzie tutaj tuż obok przy osiedle Górczewska, żeby tutaj cały czas dojeżdżały, ale głównie wszystko będzie dojeżdżać do metro Księcia Janusza. Także tak to wygląda. No i dalej już dojeżdżamy do stacji Bemowo-Latusz, czyli to właściwie by było na tyle. Ale to nie jest tak, że to jest tyle. Teraz tylko opowiem wam, jak wygląda sytuacja z tym, czy to będzie otwarte i kiedy. No to tak, czekają na ostatnią zgodę z tego, co kojarzę wojewody. Jeżeli będzie to już gotowe, z tego co słyszałem tym od Google Marku, to oni już są gotowi. Oni tam mogą nawet wyjść jutro, czy dzisiaj. Mają jeszcze, z tego co pamiętam, część zatrudnionych osób, pracowników i tak dalej, żeby tam pracowali. Już nawet mają płoty i tak dalej. I mogą wejść po prostu to ogrodzić i zacząć pracę. Ale, no właśnie. Ale nie ma jeszcze tej jednej zgody. A to kiedy się pojawi zgoda? Nie wiadomo. Na pewno się pojawi w tym roku. To jest pewne. Raczej, bym się zdziwił, by nie było. Ale bym to powiedział raczej wrzesień lub później,
Jakoś tak. Byłoby miło, jakby zaczęli to kopać, powiem tak. Ale no niestety. Kiedy zostanie to otwarte? Miało zostać otwarte w 2022 roku. Od razu mówię wam, że to jest nieidealne. Ale Góral Marko poprosił o 1,5 roku ekstra na budowę, bo był COVID i nie dostali pozwolenia na budowę tego i tak dalej. No i oczywiście różne problemy z działkami. Więc aktualnie mogę powiedzieć, że w 2024 na pewno tam dojedziemy. Przynajmniej to jest moja wersja. Ale może nawet już w 2023 wakacje może by się udało, kto wie. Byłoby to naprawdę dobre, ale raczej sądzę, że pod koniec 2023 to jest i tak wersja optymistyczna. Naprawdę niestety. Także tak wyglądają stacje, a my na koniec, jak zawsze, połączymy się z Cykutem, który ma dla was ciekawą ciekawostkę. W sumie co to byłaby za ciekawostka, by nie była ciekawa. Tak czy siak, łączymy się z tobą. Poprzez informacje o budowie metra na tym terenie, deweloperzy rzucili się na budowę nowych osiedli. Niektóre budynki mają 2 lata, a na budowę metra muszą poczekać jeszcze 4 lata. Najlepsze jest to, że jeździ tutaj tylko jeden autobusik, raz na pół godziny. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dziękujemy. Bardzo, tak, tak wygląda Chrzanów, tak wygląda cały ten odcinek metra. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania co do tego odcinka metra, to piszcie w komentarzach. Ja postaram się wam odpowiedzieć na to, co ile wiem. Jeżeli czegoś nie wiem, to mogę zaciągnąć też informacje od metra. No i właściwie to tyle. Jeżeli się komuś podobał, zostawcie górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tą budową metra, no i właściwie z każdą, jaka aktualnie jest w budowie, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. W poniedziałek lub wtorek się pojawi prawdopodobnie metoda na Brudnie. Natomiast w najbliższych dniach może się pojawi przebudowa dworca zachodniego. Pomijając mniejsza z tym, który się na pewno pojawi. To jest pewne. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!